ku czci Bogu Rodzicy. To jest ta modlitwa, którą dzisiaj łącznie z Eucharystią zanosimy jako pieśń chwały do Boga na cześć Bogu Rodzicy. Cóż to jest ten agatyst? Drodzy, niech chór sobie odpocznie w tym czasie, a ja przez kilka minut chciałbym na temat agatystu kilka słów powiedzieć. Mogę? Dziękuję. Tak samo jak w historii naszego polskiego narodu i jego języka jest kamień milowy, można powiedzieć kamień oparcia, ten punkt oparcia archimedesowy. Pomnik, od którego się wszystko zaczyna i w naszym języku polskim, w naszej pobożności, w naszym chrześcijaństwie taką rolę spełnia pierwszy hymn narodowy Bogu Rodzica. Tak, moi drodzy, akatyst jest takim pomnikiem w historii Kościoła Powszechnego. Hymn, który powstał w VI wieku po Chrystusie, a więc 1500 lat temu niemal. Można by powiedzieć, tak dawno temu powstał ten hymn, więc czy jest sens, żeby do niego wracać, żeby troszczyć się o to, aby także w liturgii naszego Kościoła, Kościoła w Polsce, Kościoła w Europie, pozostał żywy, bo pochodzeniem swoim akatyst wywodzi się ze wschodu. Został skomponowany w Konstantynopolu przez diakona ówczesnego w kościele Hagia Sophia, w kościele Świętej Mądrości, który to kompozytor nosił imię Roman. Postać niemal legendarna, bo mówi o nim tradycja Kościoła Wschodniego, że napisał 1000 akatystów. Więc jak widzimy, akatyst ku czci Bogu Rodzicy nie jest jedynym akatystem, ale jest akatystem szczególnym. Akatyst ogólnie to rodzaj poezji religijnej, która się nazywa kontakion, tworzonej zwłaszcza właśnie we wczesnym średniowieczu, w wiekach 5, 6, 8, 10 do 15 szczególnie. I słowo samo akatyst, drodzy, oznacza pełny tytuł tego hymnu, brzmi Akatistos Hymnos, a więc hymn, który jest hymnem stojącym, byśmy powiedzieli. Grecka nazwa akatistos wywodzi się od katizo, ale z takim zaprzeczeniem tego katizo, alfa, które zaprzecza. Więc niesia dając hymn, który śpiewa się na stojąco. To nie jest takie ważne, że tutaj większość z nas modlących się dzisiaj wieczorem tym akatystem siedzi. Każdy przyjmuje taką postawę, jaką może przyjąć. Ważna jest postawa serca i śpiew serca. W odróżnieniu, jak przed chwilą słyszeliśmy, od Heroda. Głupca, jak mówi akatyst, który śpiewać nie umiał. Nie chodzi tylko o to, że nie umiał śpiewać. Chodzi o to, że on zwłaszcza nie umiał śpiewać Alleluja. To jest klucz tragedii Heroda. Nie umiał się cieszyć. Alleluja to wyrażenie, które znaczy w oryginale hebrajskim uwielbiajmy, wysławiajmy, wysławiajcie Pana, Jahwe. Herod nie umiał wychwalać Jahwe. Nie umiał się cieszyć z przyjścia jego syna wcielonego, Mesjasza na ziemię. Dlatego magowie ominęli Heroda. A akatyst koncentruje się na Chrystusie, na Zbawicielu, ale pokazanym poprzez piękno postaci, piękno duszy, piękno serca, piękno postawy Jego Matki, Bogu Rodzicy. Zobaczmy, i tu się łączy nasza Bogu Rodzica z akatystem ku czci Bogu Rodzicy, Theotokos. A
akatyst skomponowany przez Romana w VI wieku, który otrzymał przydomek Melodos. Melodos po grecku znaczy pieśniarz. Jest kwintesencją, jest syntezą takiego soboru, na którym szczególną rolę odgrywała nauka o Bogu Rodzicy. Mianowicie w 431 roku w Efezie, w Azji Mniejszej, odbył się ten sobór. I ojcowie soborowi, biskupi, którzy się zjechali z całego ówczesnego świata, czyli zwłaszcza z basenu Morza Śródziemnego, tam dali wyraz wiary Kościoła, poświadczyli swoim apostolskim autorytetem dogmat o tym, że Maryja, Matka Jezusa z Nazaretu, jest Theotokos. Theos znaczy Bóg, tiktemi znaczy rodzę, więc Theotokos, że jest Bogu Rodzicą, że jest matką nie tylko człowieczej natury Jezusa Chrystusa, Mesjasza, ale też jest matką Syna Bożego. I święty Roman Melodos właśnie to nauczanie soboru efeskiego ubrał, przystroił w przepiękną szatę teologii o zawrotnej głębi. Jak już mogliśmy się przekonać, słuchając czy śpiewając i uczestnicząc w tej modlitwie pierwszej części akatystu, mamy ogromne piękno i ogromną wręcz mistyczną głębię w tej treści, która jeszcze piękniej i jeszcze głębiej, wydaje się, wyraża swoje orędzie na cześć Bogu Rodzicy w oryginale, po grecku. Roman Pieśniarz w VI wieku napisał akatyst oczywiście po grecku. Ale to tłumaczenie, którego używamy, pięknie oddaje całą strukturę i zasadę alfabetyczności. Gdy weźmiemy do ręki teksty, zobaczymy, że każda kolejna zwrotka zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. A, B, C, D i tak dalej, aż do Z. 24 zwrotki liczy akatyst, ten kontakion alfabetyczny. I składa się z dwóch części. Właśnie modliliśmy się dotąd, drodzy, pierwszą częścią. Ta pierwsza część opisuje językiem poezji Romana Melodosa i językiem jego głębokiej teologii historię zbawienia. Zasadniczy moment tej historii, ową pełnię czasu, o której mówi święty Paweł List do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Więc od sceny zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przez Archanioła Gabriela, aż do ucieczki do Egiptu i aż do tej zwrotki, która mówi o starcu Symeonie oczekującym na narodzenie, oczekującym na spotkanie z narodzonym już Mesjaszem. Ta część jest częścią, powiedzielibyśmy, dogmatyczną. Druga część, która teraz zabrzmi w tej pięknej sali świetlicy tego schroniska, to część, którą można nazwać zachęcającą, wzywającą. To się tak ładnie naukowo nazywa parenetyczną. Bo pochyla się teraz Roman Melodos, a z nim i my, nad znaczeniem misterium tajemnicy wcielenia dla całej ludzkości, dla całego kosmosu, ale też dla mnie i dla Ciebie, dla nas tu zebranych i dla każdego człowieka. Drodzy, pochylmy się więc nad tym wezwaniem. Uwielbiajmy Boga, który wybrał skromną dziewczynę palestyńską, izraelską, aby ona stała się Theotokos, Bogu Rodzicą. I uczyńmy to razem z Janem Pawłem II, który wielokrotnie dawał wyraz swojemu przekonaniu, swojemu zachwytowi nad akatystem, nad jego pięknem. I
dawał świadectwo, że trzeba nam przez swoje hasło, przez swoje zawołanie Totus Tuus, cały Twój jestem Maryjo, trzeba nam wszystkim nie tylko Maryję podziwiać, nie tylko się nad nią zachwycać, nad jej wiarą, nad jej zawierzeniem, nad jej całkowitym oddaniem dziełu swojego Syna, ale trzeba nam ją na tej drodze naśladować, na drodze wierności Bogu, na drodze zawierzenia i oddania. Ona nam przewodniczy w pielgrzymce wiary. Chcielibyśmy zatem wyruszyć razem z Maryją w tej pielgrzymce już teraz, modląc się drugą częścią akatystu.